Dobrze, i teraz Artur Szpilka. Artur Szpilka... Ciężki temat. Ciężki? Dlaczego ciężki? Wszyscy wiedzą, jak z nim walczyć. Ciężki dla niego tak naprawdę. No ciężki temat. Artura też znam, więc mówię, no nie będę po nim jechał, wiesz, jak po kozie, dlatego że też jak jeździliśmy... Jak Darek Michalczewski? Tak, też jeździliśmy na zgrupowania razem, jak byłem przy Ludwiku Buczyńskim, trenerem kadry, współpracującym z trenerem kadry narodowej. Byliśmy 2 tygodnie razem z Arturem na 2 meczu z Irlandią, więc też chłopaka znam i tak dalej. Nie wiem, co się z nim zmieniło. Kiedyś normalny chłopak, można było z nim porozmawiać, wiesz, nie odwalał jakiś szopek, a teraz, wiesz, Instagram, Facebook i to jest, wiesz, najważniejsze, pimbuś z cycuniem, wychodzenie generalnie, wiesz, w góry i nie wiadomo, o co chodzi z tym wszystkim. Powinien się skoncentrować na tym, co generalnie wykonuje. Boks jest tego pracą i wiesz, i powinien przede wszystkim się nad tym skupić. Na nieubliżaniu. Artur, ale przede wszystkim jedną rzecz, wiesz, co chodzi? Nie, muszę powiedzieć, Artur. Trochę, kochany, pokory w tym wszystkim. My jesteśmy sportowcami, więc trochę w tym wszystkim pokory. Sebastian, pokora była przecież. On teraz nie atakował ani Cizory. Był spokojny, nie udzielał się w mediach społecznościowych przed walką. I wiem, do czego dążysz. Tak, był pokorny, więc generalnie coś było w takim razie nie tak. Czyli generalnie albo wiedział, że tą walkę przegra, może się szybko skończyć, nie był pewny siebie i zabrakło mu odwagi. Bo generalnie Artur, który jest, wiesz, pewny gdzieś w jakimś stopniu, no chce wygrać i wie, że może wygrać, no to jest taki nie zawadiaka, niepokorny. Tylko pamiętaj, że w tej pokorze, w braku pokory i zawadiactwie można być w jakiś sposób zdystansowany do tego, co się robi, do przeciwnika. Nie ubliżać, nie ciupać, że się mu dziecko zrobi lub generalnie zabije, a później, wiesz, fika się do góry nogami. No, mówię, trochę pokory, zająć się sportem, bo to dla mnie jest generalnie teraz ostatnia prosta. Jak on się teraz nie pozbiera, jedna walka przegrana przed czasem, no to ja bym już generalnie jemu doradzał zakończenie, wiesz, kariery. Wiadomo, że Andrzej Wasilewski chce jeszcze parę groszy zarobić, dlatego opowiada, żeby tam, wiesz, inni nie mówili, jak sytuacja wygląda i nie skreślali go, bo też inni przegrywali przed czasem i tak dalej. Okej, przegrywali przed czasem, ale nie wiem, nie w takim stopniu, nie tak jak on, bo to generalnie dwie walki to były, wiesz, no... Śmierć na ringu. Podobno po tej walce były robione badania, wszystko jest na szczęście ok, więc no to o tyle dobrze. Czy jest Artur w stanie, twoim zdaniem, zmienić na tyle swój styl boksowania, żeby już w ten sposób nie być nokautowanym? Boję się, że nie. Że to jednak już są nawyki, tak? To są po prostu nawyki, które generalnie zostały. Chociaż teraz jak dostał bombę, no to widać, że ręce podniósł, bo on już chyba nawet widzi po tej pierwszej bombie, prawym sierpie, Cizory już nie wiedział za bardzo, gdzie jest. Podniósł ręce i już od tych rok nie opuszczał. Ale posłuchaj, widziałeś walkę? Widziałem. No, widziałem. To zobacz sobie generalnie z perspektywy tej walki. Tego Artura i boksującego kiedyś Artura. On ma już z tyłu głowy te wszystkie karty, które się wydarzyły. Pierwsza runda, okej, w niej się nic nie działo, ale Artur boksujący asekuracyjnie, bojący się wyprowadzić lewy prosty uderzone na pół długości, żeby tylko, broń Boże, gdzieś tam generalnie nie za mocno tego Cizory, tak, żeby tego Cizory generalnie nie sprowokować, nie za mocno uderzyć. Walka zaczęta asekuracyjnie, bez generalnie, mówię, jakiegoś zęba, bez charyzmy. No i skończyło się tak, jak skończyła, że podrapał parę razy Cizory po twarzy i wiadomo, jak się skończyło. A tak? Może chodziło o to, że była też zmiana trenera. Trener Anucin no nie wszedł z przytupem na polski rynek pięściarski. Ja ci powiem, że ma ciężką sytuację. Powiem ci, że to jest generalnie fenomen po prostu. Powiem ci, jak ja słyszę, że szukamy dla Artura Szpilki, Izu i innych naszych tych pięściarzy nowych trenerów. Jakby w Polsce nie było dobrych trenerów. Jakby generalnie na łapinie się wszystko. A to żeś temat teraz zahaczył. No naprawdę, no nie ma w Polsce dobrych trenerów. I szukają Anucinów, Pierdziucinów i innych, generalnie, wiesz. Sebastian, zająłbyś się zawodowstwem? Czy zająłbym się zawodowstwem? Pytałem tatę, ale powiedział, że ma gdzieś. No tak. Nie chcę.
Słuchaj, jeżeli generalnie przyjdziesz do mnie i będziemy mieli zawodnika, który jest zawodnikiem perspektywicznym i którego ja będę mógł od początku przez tą karierę zawodową przeprowadzić i go uczyć go od początku, to nie ma problemu. No ty masz... Ale co mi przyjąć takiego Artura Szpilkę lub innego zawodnika, który już ma takie wane nawyki, że generalnie tutaj już nic z tym nie zrobimy. No tu masz troszkę inny model, widzę, bo ty podchodzisz bardziej od szkolenia od samego początku. Zasadniczego, no. Tak, poprzez te wszystkie fazy i dorastanie i jakby wpajanie tego boksu zawodnikowi od małego, niż przejmuje. No wiem, wiadomo, trudniej się przejmuje gościa, który jest ukształtowany i trzeba go w jakiś sposób jeszcze ukierunkować. Także ponawiam pytanie, bawiłbyś się w to? Słuchaj, no... Mówisz, że nie ma, że są trenerzy w Polsce, no to powiedz mi, no. Jest Fiodor Łapin, no i... Jest Andrzej Liczyk. Jest Andrzej Liczyk, tak, to prawda, teraz z Cieślakiem duży progres. Mm-hmm. Albo to Michał dorasta, wiesz, już naprawdę ten, albo właśnie to jest wpływ Andrzeja Liczyka. Zgadzam się. Kto jeszcze? Kto jeszcze? No. Słuchaj, w boksie zawodowym no mamy tych zawodników niedużo, tak jak rozmawiamy, tak? No jest Andrzej, jest Fiodor Łapin, no bo tych grup zawodowych tak naprawdę tylu nie masz. Ale jest generalnie gro zawodników, no zagłęb się, jest gro zawodników tych z boksu amatorskiego. Przecież generalnie przecież Fiodor Łapin tak samo się zajmował wcześniej boksem amatorskim, przestawił się na boks zawodowy. Z boksu amatorskiego jest wielu zawodników, którzy generalnie trenerów, którzy wychowali dobrych zawodników, mistrzów Polski i tak dalej. Przecież można ich gdzieś wychwycić, tak jak się wychwytuje. Teraz przecież szukają gdzieś do tych grup zawodowych nowych zawodników. Można też poszukać nowych trenerów wśród trenerów z boksu amatorskiego. Przecież generalnie przestawienie się na boks zawodowy, no to nie ma najmniejszego problemu. No to trzeba poświęcić tylko trochę czasu. No to skąd, szukanie, ta pustka? Szukanie Anucinów też... i innych generalnie trenerów, którzy widzisz, no dwa nokauty i więc... No, słuchaj, ja ci powiem, że generalnie nic nie mówiąc, ale byli tutaj chłopaki, którzy u mnie trenują i widzieli treningi Artura i jak one wyglądają, no to daj spokój. No nawet ten urywek, który był gdzieś puszczony w internecie, czy to u was, czy na innej stronie, gdzie Artur klepie jak Floyd Mayweather Jr. No what the fuck? Słuchaj, to mogą generalnie robić wagi słomkowe, Mayweather, Pacquiao i tak dalej, no ale w wadze ciężkiej to musi być uderzenie, to musi być cios. No i później właśnie wyszedł do Chisory i go macał po twarzy, generalnie bez żadnego ciosu, bez żadnego uderzenia, bez żadnej mocnej kontry. Co to w ogóle jest? No dobrze, no to teraz... Mayweather? Jakbyś miał... Obrona barkami? Stary, jaka obrona barkami? Tutaj generalnie ręce wysoko i praca nóg. A Przemek Saleta dobrze bronił barkiem. No super, super. Dobrze, zostawmy to. Mówię, są trenerzy w Polsce. Przecież on nie musi... Posłuchaj, bo to jest tak, jak ty byś do mnie przyszedł tak. Zapytał się, a gdzie są zawodnicy w Polsce? Tak? Wiadomo, że z tego zawodnika, który jest dzieciakiem, który tutaj mamy od grona i tak dalej, właśnie. Ale poczekaj, mamy tych zawodników i musisz ich ukształtować, tak? Są ci zawodnicy i żeby on był zawodnikiem, musisz go ukształtować, musisz iść na zawody i tak dalej. Tak samo są trenerzy z boksu amatorskiego. Przecież u nas boks zawodowy nie jest tak rozpowszechniony, że masz 50 trenerów boksu zawodowego, masz 50 stajni. Masz jedną stajnię i to jest wszystko. Są trenerzy z boksu amatorskiego, dobrzy trenerzy, bo generalnie z nimi współpracowałem, młodzi trenerzy, którzy generalnie są ambitni i myślę, wydaje, że by przynieśli dużo lepszego i dużo fajniejszego, młodego, dobrego, świeżego, tak jest, pomysłu, niż ci gdzieś tam odgrzebywani Anucini, Trilucini, generalnie z Hiszpanii i z Wysp Owczych. No.